15-centymetrowe szpilki to marzenie każdej kobiety. Dodają wzrostu, sprawiają, że nogi wyglądają pięknie. Dziewczyny startujące w konkursach piękności obowiązkowo chodzą w szpilkach. Tyle, że nie jest to zbyt wygodne, szczególnie kiedy trafiają na poligon strażacki, tak jak kandydatki do tytułu Miss Open Hair. W Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu od rana atmosfera wyczekiwania. Nawet strażacy, którzy skończyli służbę, zostali. Koledzy wezwani do usunięcia plamy oleju byli niepocieszeni. Powód – oczywiście piękne dziewczyny. Na kilka godzin służbę przejęły bowiem kandydatki do tytułu Miss Open Hair. Pięknie prezentowały się na tych wysokich, bardzo wysokich obcasach. Do czasu, kiedy trzeba było zjechać po rurze. Po krótkim zastanowieniu dziewczyny zmieniły buty. No na sportowe tak jest zdecydowanie bardziej komfortowo, nie widzę tego w szpilkach. Fakt, zwłaszcza, że niektórym zdarzyło się twarde lądowanie. Z dołu wyglądało to prosto. Na górze dziewczyny miały wątpliwości. No na początku jest odwaga, ale jak co do czego dochodzi, to potem jest strach. No ale potem jak już się zjedzie, to jest frajda. Tym bardziej, że dziewczyny ani przez chwilę nie były zagrożone. Na dole czekał cały zastęp strażaków, gotowych nieść pomoc. Nie było jednak taryfy ulgowej. Trzeba było wsiąść do wozu bojowego i jechać na ćwiczenia. Kandydatki do tytułu Miss Open Hair dowiedziały się, jak działa aparat tlenowy. Nie zazdrościły koleżance, która w masce na twarzy zmierzyła się ze specjalną drabiną treningową. A to był dopiero początek. Z siłowni dziewczyny trafiły do komory dymowej. To miejsce, gdzie strażacy ćwiczą poruszanie się w ciasnych, ciemnych i zadymionych pomieszczeniach. Było super, to jest coś dla mnie, uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam parki linowe, skakałam na bungee, to jest coś niesamowitego, bardzo polecam. A jakbyś miała na nogach szpilki? Bez problemu, ale dodatkowe utrudnienie na pewno. No to jak było tak super, to następne ćwiczenie w domu ogniowym. Tu już było trochę strasznie, sądząc po krzykach. Płonące łóżka, sufity i garnki zrobiły na kandydatkach spore wrażenie. Mam takie szybkie solary, na które chciałaś. Tak naprawdę, naprawdę, a to dosłownie będzie... 5 sekund i depilacja pełna. Myśmy spalili chwilę, jak oni tutaj są kilka minut, to tej temperatura przyzwyczajnie sięga 400-700 stopni. Tak? Byłam naprawdę bardzo przerażona. Widok tego ognia łzawiły mi oczy, ponieważ było bardzo gorąco. Gorąco było także później, bo z domu ogniowego dziewczyny trafiły na wieżę. Na dół mogły dostać się jedynie zjeżdżając po linie. To było przeżycie nie tylko dla nich, ale i dla strażaków. Na co dzień praca u nas wygląda całkowicie inaczej, natomiast dzisiaj gościmy tutaj kolejny raz już kandydatki na Miss Open Hair. Dziewczyny przejęły służbę, no i w tej chwili odbywają pierwsze szkolenie na stopień kandydatki strażaka. Szybko.
stała. I wreszcie koniec ćwiczeń. Można zmienić trampki na szpilki, ale po tak intensywnym treningu muszą zaczekać.